O godzinie 5.40 otrzymaliśmy informację o pożarze w budynku jednorodzinnym przy ulicy Botanicznej 26. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali objętą pożarem drugą kondygnację budynku. Działania polegały na podaniu dwóch prądów wody do wnętrza obiektu. Jeden poprzez klatkę schodową wewnątrz budynku, drugi z zewnątrz przy użyciu drabiny. Po ugaszeniu pożaru i oddymieniu pomieszczeń, po przeszukaniu budynku i kondygnacji, niestety strażacy znaleźli zwłoki mężczyzny w wieku około 40 lat. Z informacji, które uzyskałam, w budynku nie było więcej osób, nikt nie został więcej poszkodowany ani zabrany do szpitala. Jeżeli chodzi o przyczynę zdarzenia, jest ona w trakcie ustalania przez policję i prokuraturę.